Moi drodzy, sprawdzamy grę, która nazywa się Griffhelm. A oni mówią, żeby grać na padzie. A czy ja tego pada... Dobra, to nie mam pada. No i co? I co? I będę mógł grać? Okej, okej. No to play. No to tutorial. No Jezu. No ale ja nie chcę na padzie, i co? Left control. Jump space. Ej, kiedyś była taka gra. Kto mi znajdzie nos, no, na ny, na 100% na ny. Nork, czy nozgh? Że się chodziło takim gościem i się szło od lewej do prawej i się po kolei pokonywało. Dobra, stances. Teraz to stances. High, mid, low. Right mouse. Nordheim. Nordheim? A to zaraz zobaczymy. Okej. Czyli to jest... Ej, to jest tak jakbyśmy grali w Mordhała, tylko nie 2D, tylko... Jak się nazywa taki widok? Tak zwany Mordhał z boku. Okej. Czaję. To attack you must first the stance determination. Dobra, okej, czaję. Right, okej. Left must boss. Okej. Dobra, góra. Prawo. Coś nie działa. No bo jak w dół zaatakować? Tak? Czekajcie. Okej, mamy to. Okej, atak. Czaję. O kurde. Zablokuj. Dobra, góra, dół. Musimy blokować. Dobra, zblokowaliśmy. Ale emocje. Sewing. Czekajcie, bo ja teraz nie zrozumiałem. Bo ja nie zrozumiałem, co ja mam robić teraz w tym. O. A, czyli tak. End him. Okej. Ale porobiłem typa. Sewing. No, od Soushibo. Kampania. Encounter. O. I można do 4 graczy grać? Ready. No, my gramy. Sprawdzimy, co to jest. Chłop, co loading skin zrobił, że się rusza ktoś. Co tu się ładuje tyle? Dobra, idziemy. No to jazda, lecimy. Dark Souls 2D. Muzyki nie ma. No, muzyka jest zajebista. Jak miało nam... Jak miało nam urwać uszy, to teraz nic nie słychać w tej grze. Tak zbalansowana jest. O, ciul, co się stało? Jakieś płomienie przyszły i co się, co dalej? Nie mów, że loading screen. Ja pierdzielę.
To jest tak źle zaprojektowane, że nie dość, że się ładowało przed chwilą minutę, dostaliście dosłownie, nie wiem ile, 10 sekund możliwości chodzenia i dostajecie cutscenkę, która też musi się załadować. I teraz dostajemy jakąś walkę z jakimś frajerem, którego już porobiłem w sumie na wstępie. Idziemy dalej. Idziemy dalej, cyk. No skomplikowana na razie walka jest. Dobra, z mocarzem jakimś będę walczył. Płonący! Co za gość. Idę dalej. Czy ogólnie zamysł... A i co to? Co? Na czym polega ta kampania? Nagle ja jestem jakimś gościem, co będzie wędrował po krainach na statku? Skirmisz, dwóch na jeden. Tu? Horda, adept. Gdyby walka była lepiej zrobiona, byłoby spoko. A gdyby, to gdyby. No tak, no fajnie. Fajnie się znać na game developingu i widzieć, jak to wszystko prosto jest zrobione. Ale ty w sensie, że ja się wyśmiewam, że jest zła gra czy coś? Nie no, ja oceniam, po prostu jest demo, mi zostało zaprezentowane. Ja oceniam to demo. W żadnym wypadku nie oceniam tych ludzi, którzy to robią, tylko ich jakby finalny produkt, który nie jest finalny, bo to jest demo, jakieś beta, alfa. Ale sprawdzam. Znaczy, bardziej chodzi o to, że umicie skryptować czy coś i wiecie, żeby zrobić coś takiego, na przykład jak te chłopki 2, że to nie jest na przykład, nie wiem, że to nie jest robota, że to się robi pół roku czy coś, tylko że to jest dosyć proste dla osoby, która już w miarę się zna na tym. To zrób ty grę. Ja nie jestem od grania, ja jestem... ja nie jestem od robienia gier. Ja płacę osobom, które robią gry dla mnie, to znaczy płacę CDPowi, płacę polskim studiom, płacę zagranicznym studiom, żeby mi dali grę i frajdę, żebym czerpał z niej. A ja jestem konsumentem. Tak działa świat. Masz pieniądze, to płacisz. Dobra, kto mi powie, co się w tym momencie wydarzyło, kurwa? Aha, czyli to są takie ustawki. Dobra, i teraz dwóch na jednego. To jest gość... Okej, okay, idź pierwszy. Beznadziejne. Dobra, ja wam powiem, co jest najgorsze w tej grze. To, że oni tu... Znaczy inaczej. Uważam, że oni bardzo dobrze się poruszają. Że to, ten widok 2,5D to w ogóle jest super taki... Fajne rozwiązanie dla takich gier. Bo przynajmniej ci przeciwnik nie ucieka jeszcze po bokach, nie? Natomiast ten loading screeny, to wszystko, to powinno być dynamiczne jak... Wiecie, jak walka, jak w Tekenie, jak w Street Fighterze. No i takie właśnie, nie? Że na przykład czy to pierwsza, czy dziesiąta runda czuję, że to jest to samo ciągle. Za dużo może narzekam, ale no takie mam odczucie przynajmniej. No i nie wiem przynajmniej na razie, czy jest jakaś możliwość, bo na razie z tego, co widziałem, to... Aha. Czekajcie, jakiegoś perka dostałem. Bo chciałem powiedzieć, że chciałbym mieć możliwość wybierania innej broni.
niż mam miecz jakiś tam jednoręczny czy dwuręczny, nie? Nie wiem, na pistolet, armatę, achtungi, korsarze. No nie, Dance for the Lens, to nie ja, bo ja gram we wszystkie gry i przeważnie gram takie niedojebane, więc nie możesz mówić, że za dużo czasu spędzam przy grach, które są ukończone, wykończone i wypolerowane, bo ja gram we wszystkie różne popieprzone gry. Co to jest? Ja jestem teraz tym gościem? Płonącym, czy co? Ja jestem płonącym gościem. No i przegrałem, czy nie? Nie wiem, dobra, zostawiam to takimi odczuciami, że ja do końca nie wiem, o co w tym chodzi, poza tym, że jestem rycerzem i od lewej do prawej chodzę. Przeniosło mnie... Dobra, powiedzcie mi teraz, co ja mam zrobić. Przeniosło mnie w prawy górny rog mapy. Mam u góry coś takiego, widzia... Nie, no przepraszam, nie wiem, jak to mam obronić. Nie wiem, co się wydarzyło. Co ja mam tu, wskazać coś? Enter, kliknąć spację, escape? Nie mam zielonego pojęcia, przepraszam.